Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trailu, w kolejnym odcinku z Hellzone 4 na modkacji Open Begonie, jako generalny gubernator Dong Bay. W ostatnim odcinku skończyło się na tym, że w sumie przeszliśmy początkową fazę i teraz idziemy w fazę, gdzie no, mamy trochę wyboru. Więc tutaj jest pierwsza rzecz do wyboru, czyli możemy już od razu wybadać tutaj rzeczy, więc albo możemy pójść w tą stronę, albo możemy pójść w tą. I tak naprawdę w głównej mierze opiera się na tym, że nasze decyzje będą mieć wpływ na tą część drzewka. I oczywiście część rzeczy bym bardzo chciał, ale z drugiej strony część rzeczy nawet nie wiem, co robię. Tak, więc po prostu pójdę tak, jak uznaję i to chyba powinno być najlepsze. Więc uznaję, że to, jak pójdę w tych, to będzie najlepiej. Więc poszliśmy. I teraz, no teraz po prostu powoli to zrobimy. Jeszcze szybka część drzewka, ale za chwilę już będzie o wiele wolniej. Już nie będzie aż tak dużo do roboty. Więc to nawet będzie ciekawie. Tutaj oczywiście nadal możemy sobie wykonywać jakieś rzeczy. O i tak, tutaj jest jeden z... Tak naprawdę chyba jedyny super event, który widziałem w tej grze. Więc tutaj rozpoczęła się wojna. No i specjalnie tutaj trzymamy te dywizje, dlatego że za chwilę nas wezmą do tej wojny. I jak już nas wezmą, to, że tak powiem, warto będzie jak najwięcej terenów zająć, ponieważ im więcej zajmiemy, tym więcej nam oddadzą później pokoju. Więc tutaj sobie wszystko już ustawimy. Niestety niektóre dywizje nie możemy zająć, ale tutaj już piszę, że możemy ich zaatakować. Wydaje mi się, że ostatnio nie było tego. Może była aktualizacja jakaś taka lekka? O, byłoby fajnie, jakby zaktualizowali trochę, naprawili tego. No więc powoli tutaj sobie zajmiemy i jak sami widzicie, dosłownie wlaliśmy się do tego miejsca. Oni oczywiście walczą na dwa fronty. No, tak naprawdę dwa łatwe fronty. I no i zobaczymy, tutaj mają własne drzewko takie początkowo, a oni też mają drzewko, jak się tam wygrają, to wtedy im się włączy kolejne. Możemy tutaj włączyć, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia zbytnio. Zajmijcie tam terytoria. I tak naprawdę muszę trochę stopować, dlatego że będzie problem, jeżeli zbyt szybko ich puścimy. Tutaj możemy zrobić jeszcze to. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. W głównej mierze to ma znaczenie, bo to usuniemy sobie minusy. Dobra, więc ciągnijmy sobie dalej. Tutaj niestety trochę jest takich dziwnych małych prowincji, które nam przeszkadzają, ale właśnie wojna się zakończyła. Jest super, jest fajnie. I w głównej mierze jest ciekawie. O, i tutaj się otworzyło najgłupsza mechanika na świecie. Ekonomiczna mobilizacja, która nic tam nie daje. Ponieważ co? Nic nie możemy zrobić w tym. Tak. Dosłownie. Bo tutaj jest nawet pisze, że może stworzyć dywizję. Ale wiecie co? Nie może stworzyć dywizji. Więc musimy po prostu wyłączyć to. Ta cała mechanika, która nie działa. I musimy ją przełączyć. Dobra, więc na razie czekamy. O, przejęliśmy tutaj terytorium. I obecnie musimy chronić to terytorium, bo... niestety nasi przyjaciele później nie będą tacy przyjacielscy. Dobra, więc kontynuujemy tutaj. Mamy jakieś decyzje do zrobienia. Wow. Dużo tych generałów. Podoba mi się to. Dobra. W takim razie jak tutaj już dołączyli, to możemy trochę wykorzystać tego. W takim razie kończymy już w sumie tą część drzewka i powinno tak naprawdę... O, czyli zmieniamy w ogóle ideologię, że teraz jesteśmy autorytarną demokracją. No, dużo państw na świecie jest autorytarną demokracją. O, i tutaj możemy sobie wybrać. Realnie rzecz biorąc... ja nigdy jakoś tego nie brałem zbytnio na serio. Wiecie co, może dodamy tym? Jak
naprawdę chyba bardziej szukamy czegoś takiego. Dobra, stabilność. Stabilności zawsze jest mało w tym. Mamy dosłownie wartość podstawową 54, a nadal mamy 0. Więc te trochę zało. Dobra, zaczniemy integrować i to jest najgorsza mechanika na świecie. Ponieważ integrujemy tereny, które dosłownie mają 36 tysięcy. Wiem, że tutaj jest więcej, ale tutaj dosłownie te tereny mają kilka tysięcy, ale integrujemy za mega dużą kwotę. Okej. Myślę, że zwiększymy na razie nasze wpływy. Okej. Black and... No, na razie to robimy. Coś mi się wydaje, że... Na razie wszystko jest dobrze. Dobra. Wydawało mi się, że coś może jest nie tak. Tutaj jeszcze są, że tak powiem, reformy, które chyba są bardzo ważnymi decyzjami. Ja akurat je pamiętam, więc w głównej mierze to tam jest na przykład, że jeżeli chodzi o wpływy zagraniczne, teraz mieliśmy event, wcześniej mieliśmy na temat deregulacji, no i tak naprawdę już się to zakończyło, więc w głównej mierze to, co chcemy zrobić, jak to się już zakończy, tak, kończ, to idziemy tutaj, dlatego że możemy dostać dosyć dużo fajnych bonusów, a plaga dosłownie się kończy za kilka dni, więc sobie szybko to przejdziemy i wtedy będziemy mieć trochę rzeczy. Dobra, póki nie możemy tego zrobić, to jedziemy. Tutaj jest też kolejna rzecz, która jest ciekawa, ale z drugiej strony jest bardzo, ale to bardzo droga, więc tego nie będziemy korzystać. Ogólnie zwróciłem sobie te terytoria. Niedługo chyba będziemy musieli zrobić sobie ponownie wojnę graniczną. Najlepiej to będzie, jak będą w wojnie domowe, czy Adpis, no to my musimy być w pokoju. Dobra, więc tak, wysyłamy doktorów. Trochę to nam zabierze rzeczy, ale to nie ma aż tak problemu. Bo w ogóle Biała Mongolia powstała. Nice. I to ogólnie usuwa nam to wszystko, ale nie chodzi nam o usuwanie, chodzi nam o te bonusy na dole. I jak już to mamy zrobione, to już nie musimy się tym martwić. Ponieważ samo z siebie by przeszło za kilka dni. Tak. Więc na razie sobie spróbujmy zobaczyć, czy nie możemy sobie pozmieniać jakiejś dywizji na nasze lepsze template'ki. Jak się nazywa nasz lepszy template? Nazywa się Fengtiang Shi. Sobie też go więcej będziemy produkować, bo naprawdę dużo będziemy... Jesteśmy Chinami w ogóle, więc możemy naprawdę dużo wyprodukować. A więc sobie zamienimy to. Dobra, chyba to wszystkie dywizje, które możemy zamienić. Jeszcze tutaj. Kawalerię sobie zostawimy, zawsze uwielbiamy mieć trochę kawalerii. A w międzyczasie sobie możemy po prostu poczekać. Tak, tutaj głód 1920. No i teraz zaczynamy oczywiście gospodarkę. No. Okej, tutaj się zakończyło i ci przyjęli. I chyba później możemy nawet zaatakować. Ale to zobaczymy, jak będzie. Więc tak, to co pierwsze chcemy zrobić. Tutaj mamy też jakieś łomaście los. Ile mamy tych słabych dywizji? Pierwsze co, to chcemy znowu spróbować tam zaatakować. Może tym razem się nam uda. Co to za dywizje, że... Okazuje, że mamy je ulepszyć. Okej. Dobra, więc na razie wysyłamy tę dywizję tam. Chcemy znowu spróbować ich pokonać. Nice. Możemy to zrobić. Dobra, to bardzo chętnie, jak mamy political power, ponieważ jest strasznie drogie, a bardzo nam pomaga. Dobra, więc jak tam już są te dywizje, to będziemy powoli tutaj odsyłać. Tutaj są na najmniejszym rozkładzie. Więc tutaj jest ok. Trochę słabo ustawione było. Tutaj na to zbytnio nie kosztuje. Zazwyczaj te
te podstawowe wydarzenia, które się co chwila pokazują, nie są aż takie trudne, więc aż tak bardzo nie bolą. To, co chyba będziemy próbowali zrobić... Oczywiście zawsze można byłoby artylerię tutaj wysłać, ale teraz to sobie chyba trochę poćwiczymy te dywizje. Ponieważ one oczywiście mają ten problem, że nie mają tutaj żadnego wsparcia, ale... Może uda nam się pociągnąć kolej. Pociągniemy kolej i wybudujemy tutaj jeszcze punkt. I może to nam pomoże trochę. No, akurat mamy trochę tych fabryk, ale kolej wydaje się, że być... O, Mościlus, co to jest za... To ma mniej punktów niż to! Kurde, ale zmienili, jeżeli chodzi o budowę kolei. Dobra, lepsze karabiny. I my dalej będziemy kontynuować tutaj. Jak na razie sobie podbijmy trochę doświadczenia na tych dywizjach, żeby nie były aż tak wysokie. O, i tutaj mamy super zmianę rzeczy. Ja zazwyczaj to biorę. To jest takie w sumie... Okej, nie ma zbytnio znaczenia. Myślę, że pójdziemy w to. Zazwyczaj, kiedy jest napisane współczesne, to oznacza, że jest ok, że jest najlepsze. Tutaj chyba nie musimy wybierać tego, to wystarczy, że pójdziemy w jedną stronę. Może trochę ulepszeń do koni by się przydało. I mamy już trochę siły politycznej. I na razie tego nie możemy zrobić, ponieważ na przykład nie mamy władzy nad jednym regionem. Co w ogóle nam powoduje, że nie możemy nic robić. A tutaj mamy też kilka rzeczy. Mogę, może pójść ich lojalność. Mamy na minusie. To mi się nie podoba. Czego mamy na minusie? Tutaj nie mamy tego. Nigdy, pamiętajcie, nigdy w tej grze, jeżeli jest coś na minusie, to wiedzcie, że tutaj coś złego się dzieje. W ogóle budujemy te sklepy i w sumie one tak naprawdę, nie wiem, czy one coś dają. No. Wydaje mi się, że jeszcze to nie zostało zakodowane. Co może być naszą przyczynkiem do upadku, ale kontynuujmy. Tak, o, to możemy zrobić. To akurat jeszcze jest w miarę ok. Dobra, kolejna dywizja, bardzo chętnie. Jak wygląda tutaj, już powoli się udaje im się trochę podbić. Tak, możemy. Nigdy nie wiem, co jest jednorazowym, a co jest kilkurazowym decyzją. No to zawsze mnie boli. To jest chyba kilkurazowa decyzja, więc możemy sobie to na razie nie robić. Tak. Myślę, że tutaj już pójdziemy i spróbujemy. Realnie rzecz biorąc, to jest... to jest fajne, ale to jest lepsze. Więc kontynuujemy. Jeżeli chodzi o naszą produkcję, to już trochę możemy pozmieniać sobie. O i tak. Pożyczki. Pożyczki to jest jedna z ciekawych rzeczy. One same się pojawiają. I same też po pewnym czasie znikają, więc tak. Nie wiem, dlaczego to się nazywa Gross Profit. Dziwne. Więc tak, na razie nie możemy nic robić, dosłownie nie możemy tutaj nic robić, więc musimy dbać o to, żebyśmy przez przypadek tutaj nic nie zrobili, bo niektórzy się, no, przeciwko nam buntują. To, co na razie powinniśmy robić, to spróbować jakoś tutaj polepszyć, tylko nie wiem jak.
No, ta budowa kolei jest naprawdę bardzo wolna. Nie wiem, czy się mi w ogóle opłaca budować tam kolej. Okej. Carving up Inner Mongolia. Tak, chodzi nam. What? Broke boys from Bowling. Z jednej strony. Dobra, pomożemy im. Dobra, tutaj chodzi o to, że w tym miejscu, że dostaliśmy ich jako nasz puppet, czy jako tak, nasz puppet. I możemy w sumie tak naprawdę nie ma to zbytnio znaczenia. What? Tutaj się coś zmieniło. Ciekawe. Okej. Mnie tu. Tutaj jest związane chyba z tym. Tak, ten gościu on jest wszędzie. On tylko dosłownie zobaczycie, są jakieś małe kraje w tej grze. Ten gościu rządzi nim. Okej. Na razie sobie kontynuujmy to. I jak to wygląda z tym? Okej. Chcę zobaczyć tą kolej, którą prowadzimy. Tak, ona tutaj powoli idzie. No, o wiele, wiele trudniej teraz budować kolej. To trzeba powiedzieć szczerze. To, co na pewno musimy dalej ciągnąć, to jest ciągnięcie po prostu budowy naszego wojska. Tutaj tak naprawdę, no w sumie w miarę okej. Dobra, pociągi, tak, ewidentnie. O, i możemy sobie tutaj zaatakować jakieś państwo. O, mój ulubiony event. Nie ma nic tam napisanego. Więc tak, zazwyczaj te państwa albo mają słabe dywizje i na całym swoim powierzchni, albo nie mają dywizji. I dosłownie z łatwością można je załatwić. Więc, bum, bum. Koniec. Tak. O. Udało mi się. Powiedziałem koniec, a oni zatrzymali się. Nie wiem, czy to. Chyba wina tego, że nie było rozkazu i oni nie chcieli już atakować. Okej, bierzemy to. No i tak, powoli możemy po prostu powoli zgarniać to wszystko. Też ciekawe jest tutaj, że mamy niepodległą armię koreańską. Trochę śmiesznie. Okej, tutaj już mamy tych, więc możemy zacząć patrzeć na tą naszą decyzję do budowy. Znaczy do budowy. Do ataku. Dobra, spróbujmy w takim razie to pociągnąć i zobaczymy, czy nam się uda. Mówię od razu, ostatnio się nie udało, więc nie wiemy. To jest odpowiednie. Tak naprawdę nie wiem, co musimy zrobić, żeby. War in Hubei. Hubei. To jest ważne, jeżeli jest zapisane War in Hubei, to też warto pamiętać, że może to nas później dołączyć, jeżeli nam się to pokazało. A, tutaj. Tak, tutaj trochę teraz walczą. Zły moment, nie powiem. Zły moment. O, jest zły moment, ponieważ możemy mieć niedługo wojnę. Nie chcę mieć takich minusów. Tak, wolny rynek. Jakbym coś innego wybrał, to zapewne byście wszyscy mnie zgnietli. Coś tutaj dalej. O, i tutaj jest fajna rzecz, ponieważ tutaj tak naprawdę przez eventy mamy. I wszystko, co tutaj mamy, żeby zrobić, musimy się zgadzać, bo inaczej, no, mamy problem. Dobra. Pytanie jest takie, dlaczego. O, jest jakaś dywizja. Pytanie jest, dlaczego te wszystkie dywizje mają takie małą organizację? A przez to, że dosłownie nie mają zapasów. Tutaj jest jakaś kolej przeciwnika? Chyba nie, ale mają miasta, które zapewne naturalnie im dadzą.
Dobra, na razie sobie tutaj się zajmujemy tym, co możemy zrobić. Nic, więc chodzi o to, żeby powinniśmy wydać teraz, póki możemy. Dlatego, że później będziemy mieć problemy. Tak, zgodzimy się. Dlatego, że naprawdę nam potrzebne. Oj, przyjęliśmy tych gości? Wow. Szczerze powiem, wcześniej nie udało nam się przejąć ich, więc trochę się zdziwiłem. Dobra, tutaj możemy im pozmieniać template'ki. No i mamy więcej teraz granicy z naszym przyszłym przeciwnikiem. Więc warto byłoby ją obstawić. Boom. Okej. W takim razie zobaczmy. Tak. Zgadzamy się. Mówię, musimy się zgodzić na wszystko, żeby tutaj zadziałać. Cokolwiek. Jest! Udało nam się to przyjąć. Nie wiem, co to znaczy dokładnie, ale udało nam się to przyjąć. No, może coś to znaczy. Tutaj chyba nic więcej nie ma. Przynajmniej mamy kontrolę nad tym. Co z jednej strony czuję się teraz bardzo, bardzo podbudowany. Z drugiej strony w sumie mogę zadać pytanie, po co dokładnie to mieliśmy. Po co to dostaliśmy, ale okej. No i teraz dostajemy wielkie minusy. Tutaj też trochę mamy minusów tych. Ale że tak powiem, no nic nie możemy zrobić. Nasze przychody są na bardzo niskim poziomie. Na płac prezydencki. Więcej się zrobiło niż ostatnio. Ostatnio miałem w sumie trochę tych rzeczy zrobionych. Dobra, jak tutaj już zrobiliśmy. Zgaduję, że to poprzednie decyzje pozwalają nam, żeby to zrobić. Tylko z drugiej strony nie wiem, co dokładnie trzeba. Tutaj jest napisane Always Follows, więc to zbytnio nie ma tutaj, jeżeli chodzi o to wytłumaczenie, o co chodzi. Więc możemy kontynuować tutaj. A teraz w sumie jedyne, co to będziemy czekać. To jest mnóstwo tych dywizje lewitują? Tak, dywizje lewitują. Wiem coś, o co chodzi, ale z drugiej strony trochę śmieszne dla was może to być. Jest taki plik, który powoduje wysokość, gdzie wszystkie te dywizje stoją. I zgaduję, że po prostu ktoś zapomniał tutaj ustawić odpowiedni plik. No, czasami się tego nie widzi. To jest czasami po prostu jedna prowincja czy coś takiego. No, jak na razie to możemy tylko to robić. Nie wiem dosłownie, co trzeba zrobić, żeby powiększyć, bo mamy niby te sklepy, ale nie wiem, jak tutaj dokładnie zmienić to, żebyśmy z tymi sklepami mieli jakieś wpływy. Okej, możemy już chorować te tereny, więc bardzo chętnie. Ten teren, ile ma mieszkańców? No, ma sporo mieszkańców, więc się opłaca. Jak na razie tylko 6 milionów jest poza naszymi, że tak powiem, władaniem. A to byłoby najlepsze określenie. Espionaż może już trochę polepszymy. Czy w ogóle możemy to zrobić? Możemy. Nie zastanawiałem się nad tym, ale okej. Tutaj trochę nas też, że tak powiem, atakują. Właśnie jak patrzyłem sobie. Sabotaż. Się trochę nie dziwię, ale z drugiej strony to jest wkurzające. Dużo political power. Nice. Uwielbiam, jak jest dużo political power. Nie mogę wydać. To nie jest aż tak ważne. Na razie sobie
będziemy próbowali zanektować resztę tych państw. Tutaj chyba Modern Urbanization się bardziej przyda nam. No i musimy teraz tylko czekać, bo realnie rzecz biorąc to nic nie możemy teraz zrobić, bo to chodzi o to, że oni muszą nam wypowiedzieć wojnę, a my możemy jedynie czekać. Zobaczmy, jak tutaj jest. Możemy sobie tutaj wysłać gościa. No, teraz to może się nam by przydało trochę, jeżeli chodzi o pieniądze, bo jesteśmy na minusie. Czy już się zaczęło to, co myślę? Nie, jeszcze nie. No, co możemy tutaj zrobić? Możemy to wysłać. Myślę, że poczekamy, żebyśmy mogli o to zrobić. To bardzo chętnie bym sobie przejął. Tak, myślę, że nie będziemy sprzedawać opium. Opium jest złe. Nie róbcie narkotyków, dzieci. Okej, okay, pytanie jest takie, z jednej strony minus 10 jest mega złe, ale z drugiej strony to jest gorsze. Tutaj gościu zrezygnował, bo nie wiem, bo zdelegalizowaliśmy narkotyki. Okej, okay, coś tutaj dostaliśmy ciekawego. Gdybyśmy tylko mieli więcej plusów, to byłoby fajnie. Czy coś na dole możemy zrobić? Nie. Jeżeli nic na dole nie można zrobić, to nie ma sensu. Dobra, pytanie, czy to zawsze będzie? Jak to mamy? Czy to będzie pojedyncze? Bo wydaje mi się, że już to mieliśmy, więc na razie sobie włączę. Wybudujmy w takim więcej kolei. Nie wiem, czy to jest to. Na razie sobie powyłączamy. Dobra, to na pewno jest coś czymś nowym. No i kolejna dywizja. Bardzo chętnie. Tutaj się coś denerwują. O, możemy wysłać. Goście przyszli do nas. Ale pytanie jest, czy już możemy coś tutaj zrobić? Jeszcze nie. Ile mam ludzi poza nami? No, jeszcze trochę. Dobra. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o... No i na razie musimy nowego generała sobie wybrać. Jak to chodzi, jeżeli o kolonizację, znaczy się integrację? Możemy kolejne zintegrować, czyli tak naprawdę 1,5 miliona. No i w sumie bardzo niskie koszty. Możemy to zrobić. Nie wiem, czy to... Znaczy się... Nie wiem, czy to w ogóle ma znaczenie aż tak wielkie, więc... Później może sobie to odpalimy. Jak na razie popatrzmy, czy coś innego nie ma. Możemy to sobie zrobić. Bardzo chętnie. No i czekamy. Dosłownie nic innego nie możemy robić. Nice. Dzięki. Pytanie jest, dlaczego mamy pojedynczy terytorium tutaj, ale okej. Bardzo chętnie. Ciekawe, co dokładnie zrobiliśmy, ponieważ nie wydaje mi się, żebyśmy coś specjalnego zrobili. O Jezu, te dywizje naprawdę szybko tam poszły. Okej, okay, tutaj się zgadzamy na coś, co mi się nie podoba. Okej. Okay. Warming up to the zilly. Czyli tutaj zaczyna się wojna. Dobra, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Był z wami Trefon. No to cześć.